Część przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii, pomimo faktu, że kod prowadzonej działalności jest na rządowej liście, nie ma według najnowszego rozporządzenia z 16 kwietnia szans na otrzymanie wsparcia. Bezwzględnym warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest bowiem wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40%. Tymczasem niektórzy z przedsiębiorców w możliwych do wybrania okresach nie mogli z uwagi na obowiązujące zasady sanitarne prowadzić swojej działalności. W efekcie w wyznaczonych okresach nie zarabiali i teraz nie zarabiają też ani złotówki, więc niemożliwe jest wykazanie 40% spadku przychodów. I choć licząc na rychły koniec reżimu sanitarnego, nie zawiesili działalności, Płacili składki ZUS. Teraz, jak mówi nasz, pragnący zachować anonimowość rozmówca, pozostaje im tylko pożegnać się z działalnością. Dawno temu skończyły się przychody, i już skończyły się mozolnie odkładane pieniądze, którymi się ratowałem, dodaje. Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Powiatowe Urzędy Pracy rozkładają ręce. Próg 40% spadku jest obowiązujący, a rozporządzenie nie przewiduje, żadnych odstępstw.